Witam serdecznie. Dziś chciałbym przedstawić dłuższy materiał dotyczący drogi do znanej powszechnie rodziny transporterów opancerzonych M113 i zaprezentować jego poprzedników, którzy nie są dobrze znani w Polsce, ponieważ są to pojazdy po pierwsze nie wprowadzone w dużych ilościach, po drugie troszeczkę też zapomniane przez historię mam nadzieję, że ten materiał uda się przekształcić w taką krótką serię, która pokaże nam drogę rozwojową tych wczesnych transporterów opancerzonych aż do bojowego wozu piechoty M2 Bradley. Oczywiście na początek zapraszam do odwiedzenia portalu Defense24. Oraz kanału YouTube Defense24, gdzie zapoznać się można z różnymi materiałami dotyczącymi ogólnie pojmowanej tematyki obronności, przemysłu zbrojeniowego i sił zbrojnych. A teraz zapraszam do właściwej części materiału. Nie chcę zaczynać od pojazdów opracowywanych jeszcze w czasie II wojny światowej, a raczej w jej początkowym okresie. Oraz w toku jej trwania. Skupię się tutaj na pojazdach, które opracowywano pod koniec wojny, w jej ostatnich dwóch latach, i to też niecałych oczywiście, jak również pojazdach opracowywanych już po wojnie. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, tych pojazdów opracowanych w czasie II wojny światowej jest sporo, powiedziałbym nawet bardzo dużo, i zasługują na osobne materiały. Po drugie, często nie były to transportery opancerzone piechoty jako takie, czyli pojazdy opracowane od podstaw do tej roli, lecz pojazdy improwizowane, jak czołgi ze zdjętymi wieżami, czyli popularne kangury, czy też opancerzone pojazdy użytkowe, jak transportery amunicji artyleryjskiej, czy ciągniki artyleryjskie. W tym materiale chciałbym natomiast przyjrzeć się, tak jak już wspominałem, pojazdom opracowywanym od podstaw jako transportery opancerzone piechoty. Doświadczenia II wojny światowej pokazywały jasno, że do tej pory wykorzystywane transportery półgąsienicowe są całkowicie niewystarczające. No, de facto były to lekko opancerzone ciężarówki, które po prostu posiadały napęd półgąsienicowy. Te niedostatki tych konstrukcji wynikały z kilku przyczyn. Po pierwsze, trakcja, tak, czyli półgąsienicowa trakcja, powodowała, że ich mobilność taktyczna, szczególnie w trudnym terenie, była mocno ograniczona, chociaż lepsza od zwykłych ciężarówek. Po drugie, otwarty od góry przedział desantowy no, powodował, że ta piechota nie była dobrze osłonięta szczególnie przed artylerią, odłamkami artyleryjskimi i tym podobnymi. To wymagało poprawy. Oczywiście można było zakryć pancerzem przedział desantowy w transporterach półgłośnicowych, ale byłby to jedynie półśrodek, a potrzebne było rozwiązanie systemowe. Oczywiście wiele państw pracowało nad rozwojem transporterów opancerzonych. Byli to choćby Niemcy, Brytyjczycy, Sowieci i oczywiście Amerykanie. Ze źródeł, które posiadam, wynika, że to Amerykanie jako pierwsi podeszli do tego tematu poważnie. I dlatego, jeszcze na jesieni 1944, studium badawcze przygotowane w biurze szefa uzbrojenia w Detroit proponowało prace badawczo-rozwojowe nad nowym pojazdem, mającym rozwiązać te problemy. Nowy pojazd miał wykorzystywać zespół napędowy oraz układ bieżny czołgu lekkiego M24. Dokument OCM 25696, datowany na 9 listopada 1944, zezwalał na rozpoczęcie prac nad opancerzonym pojazdem użytkowym T13. Jednocześnie zaproponowano opracowanie różnych jego wersji, takich jak transporter opancerzony piechoty, opancerzony pojazd rozpoznawczy i ciągnik opancerzony. T13, zależnie od konfiguracji, miał przewozić od 18 do 22 żołnierzy. Co ciekawe, zaproponowano również opracowanie wariantu nieopancerzonego ciągnika, oznaczonego jako T33. Dalszy ciąg prac studyjnych doprowadził do konkluzji, że zespół napędowy czołgu lekkiego M24 jest niewystarczający. Z tego względu projekt T13 został skasowany 22 marca 1945, a w jego miejsce rekomendowano rozpoczęcie prac nad nowym pojazdem mającym wykorzystywać podzespoły niszczyciela czołgów M18 Hellcat. Nowy pojazd otrzymał oznaczenie T16, który był większy od T13. Przewoził 27 żołnierzy, z czego 3 stanowiło załogę, a 24 desant. Tutaj jeszcze taka mała dygresja na temat amerykańskiej nomenklatury, jeżeli chodzi o kody alfanumeryczne sprzętu. W czasie II wojny światowej i jakiś czas po niej, po, czyli do lat 60., tak na dobrą sprawę, e, pojazdy eksperymentalne oznaczane były literą T od test. Testowy. E, natomiast po pozytywnym przejściu badań państwowych i e, przyjęciu do uzbrojenia, standaryzowany ten sprzęt był. Poprzez zmianę oznaczenia na literę M od model. Ten zapis alfanumerycznych kodów jest bez myślników. Czyli po prostu T13 na przykład, lub T16, a dopiero potem M również bez myślnika i kolejne cyferki. Tutaj jeszcze taka uwaga. Pomimo tego, że zgodnie z zasadami amerykańskiej nomenklatury zapis tych kodów alfanumerycznych jest bez myślników, to nawet sami Amerykanie czasami robią ten błąd i zapisują z myślnikiem. Także warto mieć to na uwadze, natomiast poprawnie jest bez myślnika, jeżeli chodzi o sprzęt wojsk lądowych. W każdym razie, jeżeli chodzi o T16, Skorupa pojazdu wykonana została ze spawanych ze sobą walcowanych płyt ze stali pancernej o grubości od 6,35 mm do 15,87 mm. Zespół napędowy umieszczono z przodu kadłuba w jego osi wzdłużnej. Kierowca siedział po lewej stronie zespołu napędowego, natomiast strzelec karabinu maszynowego po jego prawej stronie. Za nimi w osi wzdłużnej kadłuba znajdowało się stanowisko dowódcy. Tutaj widzimy pojazd z profilu od przodu, tutaj od tyłu. Jak widać, poza włazami załogi, znajdującymi się w stropie kadłuba, na obu burtach kadłuba znajdują się jeszcze drzwi ewakuacyjne albo desantowe, jak kto woli. Z tyłu kadłuba również para drzwi desantowych. W stropie kadłuba znajduje się jeszcze jeden właz, do którego za chwilę przejdziemy. Strzelec w kadłubie do swojej dyspozycji miał karabin maszynowy M1919A4 kalibru 7,62 mm. Na stropie kadłuba, nad przedziałem desantowym, wspomniany już WŁAS ze stanowiskiem wielkokalibrowego karabinu maszynowego M2 kalibru 12,7 mm. Dodatkowo przy bocznych drzwiach desantowych znajdowały się gniazda, w których możliwe było zainstalowanie karabinów maszynowych M1919A4. I oczywiście, jak widzimy, na skorupie pojazdu przewidziano również sporo miejsc do instalacji różnych różności, które były potrzebne załodze oraz przewożonej piechocie. Tutaj mamy stanowisko kierowcy, a tutaj stanowisko strzelca karabinu maszynowego w przedniej części kadłuba. Przedział desantowy, tutaj patrzymy w kierunku przedziału napędowego oraz stanowisk załogi. Co ciekawe, zauważycie, że w środku umieszczono dwa duże wentylatory, czyli pomyślano nawet o czymś takim jak komfort dla żołnierzy wewnątrz w wypadku upałów, żeby mogli się w jakiś sposób schłodzić. A tutaj przedział desantowy w kierunku drzwi desantowych i jak widać, jest naprawdę obszerny. To był pojazd też pomyślany również w kwestii wygody żołnierzy, którzy znajdowali się Wewnątrz. Z przodu w osi wzdłużnej kadłuba zainstalowano silnik. Był to gwiazdowy chłodzony powietrzem silnik Continental R975D4, sprzęgnięty z przekładnią hydrokinetyczną 900AD. Zawieszenie natomiast oparte zostało na drążkach skrętnych. No, w zasadzie, jeżeli chodzi o cały układ bieżny, to został on jeden do jednego przeniesiony z niszczyciela czołgów. M18. Co ciekawe, zbiorniki paliwa, akumulatory, chłodnice oleju oraz pomocnicza jednostka prądotwórcza zostały umieszczone pod podłogą przedziału desantowego. 12 kwietnia 1945 rekomendowano wstępny zakup niewielkiej partii pojazdów T16. Które wyprodukowane miały zostać przez firmę Cadillac Motor Car Division, która należała do General Motors Corporation. Dostawa pierwszych sześciu pojazdów została zaplanowana na czerwiec 1945. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wygląda tutaj burta kadłuba po otwarciu drzwi ewakuacyjnych. A tutaj możemy zobaczyć sobie przekrój pojazdu i to, jak umieszczone były wewnątrz różne jego komponenty. Ze względu na fakt, że wojna się zakończyła, nie uznawano już programu za pilny, więc skupiono się na dalszych testach pojazdów T16. Na poligonie Aberdeen Proving Grounds oraz Fort Knox. Przy okazji, pojazd otrzymał oznaczenie M44 i testowany był już tylko jako transporter opancerzony piechoty. Przy okazji pojawiły się pewne problemy. Ponieważ doktryna zakładała użycie transporterów opancerzonych przewożących jedną drużynę piechoty, M44 okazał się być zwyczajnie za duży bowiem mógł przewozić 27 żołnierzy. Przypomnę, że w tamtym okresie standardowa drużyna piechoty w US Army to było 12 żołnierzy. Tymczasem M44 mógł przewieźć dwie takie drużyny, liczące łącznie 24 żołnierzy i załogę pojazdu liczącą 3 żołnierzy, a więc właśnie łącznie 27 żołnierzy. 31 października 1946 podjęto decyzję o modyfikacji jednego z prototypowych M44 do wariantu M44E1, widoczny tutaj na zdjęciu, który posiadał kilka ulepszeń. Po pierwsze, nowy silnik Continental AOS 8951. Jest to chłodzony powietrzem, silnik benzynowy z sześcioma cylindrami i jest to co ciekawe, silnik typu boxer. Generujący około 500 koni mechanicznych. Sprzęgnięto go z hydromechanicznym mechanizmem skrętu z podwójnym doprowadzeniem mocy typu CD500. Wymieniono także gąsienice na model T87. Są to gąsienice dwuswożniowe o szerokości 533 mm, które zastąpiły oryginalne gąsienice stosowane jeszcze w niszczycielu czołgów M18. A były to gąsienice jednoswożniowe o szerokości 304 mm. Niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie oznaczenia gąsienic stosowanych w niszczycielu czołgów M18. Także, jeżeli ktoś posiada taką informację, to będę bardzo wdzięczny za umieszczenie kodu alfanumerycznego tych gąsienic w komentarzu. W M44E1 wprowadzono także inne zmiany, jak usunięcie, znajdującego się w przedniej części kadłuba. Stanowiska karabinu maszynowego oraz wprowadzenie sekcji stropu przedziału desantu, które można było otworzyć, tym samym pozwalając na całkowite usunięcie bocznych drzwi ewakuacyjnych w kadłubie. Ten egzemplarz M44E1 tutaj jeszcze posiada te drzwi, natomiast, późniejsze już miały ich nie mieć. Ostatecznie M44E1 nadal uznawany był jako zbyt duży i zrezygnowano z przyjęcia go na uzbrojenie oraz do produkcji seryjnej. Równolegle do prac nad M44 i M44E1 trwały prace nad mniejszym transporterem opancerzonym dla pojedynczej drużyny piechoty, który początkowo bazowano na ciągniku. Transportowym T43. Ponieważ T43 wykorzystał zawieszenie na wózkach, podobne do tego stosowanego na przykład w czołgach średnich M4, a jako perspektywiczne uznawano zawieszenie na drążkach skrętnych, postanowiono przeprojektować ciągnik do wariantu T43E1. I to na bazie właśnie tego projektu miał powstać nowy transporter opancerzony. 26 września 1946 zaakceptowano rozpoczęcie prac nad opancerzonym pojazdem użytkowym T18 oraz budowę czterech prototypów, które zbudować miała firma International Harvester Company. Pojazdy te miały się między sobą różnić pewnymi detalami. Początkowo T18 miał mieć Kierowcy oraz pomocnika kierowcy w dwóch osobnych stanowiskach z peryskopami i włazami po lewej i prawej stronie kadłuba, tak jak widzimy tutaj na tej makiecie. Ostatecznie zrezygnowano ze stanowiska pomocnika yy, kierowcy, i pojazd wyglądał wtedy tak. Tutaj już mamy oczywiście pojazd prototypowy. Ciekawie prezentuje się sprawa uzbrojenia. Początkowo miało się znajdować w czymś w rodzaju dwóch zdalnie sterowanych wieżyczek, którymi sterować miał zarówno dowódca oraz dwóch operatorów uzbrojenia. Prawdopodobnie chodzi tutaj o po prostu członków desantu, kiedy desant się śpieszył z pojazdu. Wtedy tylko dowódca przejął kontrolę nad tymi wieżyczkami. Oczywiście, zarówno operatorzy uzbrojenia, jak i dowódca dysponowali peryskopami celowniczymi, oraz dowódca miał proste peryskopy obserwacyjne. Tutaj możemy zobaczyć rysunek przedstawiający całe to urządzenie. Jak widać, jak na czasy, w których powstało, było bardzo zaawansowane. I tutaj od strony załogi perspektywa pokazująca wszystkie przyrządy sterujące. Także tak to wyglądało. I oczywiście tego typu uzbrojenie było bardzo skomplikowane, i ostatecznie z niego zrezygnowano. Tutaj jeszcze mamy egzemplarz przygotowany pod instalację tych zdalnie sterowanych wieżyczek. Natomiast no, zrezygnowano z tego rozwiązania na rzecz prostszej i tańszej wieżyczki dowódcy, widocznej tutaj, przy której można było zainstalować karabin maszynowy lub ewentualnie wieżyczki T122 z dwoma zdalnie sterowanymi karabinami maszynowymi. Ale nadal było to rozwiązanie prostsze i tańsze od oryginalnego rozwiązania z, dwiema, z dwoma zdalnie sterowanymi stanowiskami karabinów maszynowych. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, mogły być stosowane karabiny maszynowe M1919A4 kaliber 7,62 mm lub wielkokalibrowe karabiny maszynowe M2 kaliber 12,7 mm. Załogę określono na 13 osób. Oznacza to, że jedynym członkiem załogi pozostającym w pojeździe po spieszeniu desantu był kierowca. Natomiast dowódca wozu był jednocześnie dowódcą drużyny piechoty, która składała się z 12 żołnierzy, aczkolwiek. Tutaj już możemy wchodzić na ten moment, kiedy dochodziło do eksperymentów i zmian organi organizacyjnych US Army i może być tak, że tu już mamy do czynienia z redukcją um, liczby żołnierzy w drużynie do 11 lub 10, więc wtedy dowódca pojazdu będący też operatorem uzbrojenia zostawałby w pojeździe. Także tak to wyglądało i trzeba mieć na uwadze te zmiany organizacyjne. Napęd prototypów początkowo stanowił silnik AO-8952 firmy Continental. Ponownie jest to chłodzony powietrzem benzynowy Boxer. W późniejszym okresie zastąpiono go wariantem AO-8954. Ogólnie dla tego pojazdu silniki generowały około 375 koni mechanicznych oraz sprzęgnięte były z przekładnią CD500. Pojazd standaryzowany jako transporter opancerzony M75, a produkowany był przez firmy International Harvester Company i Food Machinery and Chemical Corporation. Ogółem obie firmy wyprodukowały 1780 pojazdów tego typu. A więc, jak na skalę armii amerykańskiej, możliwości przemysłowe tego państwa, no to stosunkowo niewiele. Tutaj mamy przekroje pokazujące rozmieszczenie różnych podzespołów, desantu itd. Jeżeli jakoś na to pozwala, możecie przeczytać te różne napisy, pokazujące różne komponenty, to oczywiście możecie zatrzymać film i sobie dokładnie przejrzeć te, te rysunki. I tutaj rzut boczny. Trzeba przyznać, że pojazd ten ma taką dosyć śmieszną sylwetkę. No, no, nie należą do najpiękniejszych, nie, nie ma on ładnych proporcji ale to wiele pojazdów tego typu w początkowym okresie nie miało zbyt dobrych proporcji. Oczywiście pojazdy seryjne różniły się nieco od prototypów. Choćby dowódca otrzymał standardową kopułę obserwacyjną z Włazem wprowadzoną w końcowym okresie wojny na czołgach M4 oraz czołgach średnich M26, czołgach letnich M24 a także różnych konstrukcjach prototypowych czyli jest to typowa kopuła obserwacyjna czy też wieżyczka dowódcy z włazem z peryskopami oraz oczywiście stanowiskiem wielkokalibrowego karabinu maszynowego M2. Także tak wygląda pojazd M75. Tutaj kolejne fotografie, które prezentują nam ten pojazd. Zwróćcie tutaj uwagę na taką ciekawostkę, że wlew do zbiorników paliwa znajduje się w tylnej części kadłuba pomiędzy drzwiami desantowymi. I tutaj kolejny przekrój pojazdu w wariancie seryjnym. Jak widać. Zbiornik paliwa znajduje się pod podłogą przedziału desantowego. Trzeba też przyznać, że zarówno załoga jak i desant znajdowały się dosyć wysoko. To oczywiście wynikało z rozmieszczenia różnych podzespołów właśnie pod przedziałem desantowym. I tutaj już pojazd na fotografii. Bardzo ciekawym rozwiązaniem było zainstalowanie zespołu napędowego na swego rodzaju szynach, tak aby w wygodny i prosty sposób wyprowadzić go z kadłuba w celu serwisu, wymiany, naprawy itd. Co ciekawe, rozwiązanie to Amerykanie wprowadzili w niszczycielu czołgów M18 właśnie. A pojawiało się i później, choćby w nowoczesnym czołgu lekkim M8. Bardzo wygodne rozwiązanie, ale ciekawe, dlaczego nie jest stosowane na większą skalę. Być może wynika to z faktu, że może powodować, iż kadłub jest dużo wyższy niż w wypadku innych rozwiązań, bardziej klasycznych. I tutaj jeszcze. Widok przez y, drzwi desantowe. Y, na bazie y, M75 opracowano również moździerz samobieżny T62 kaliber 81 mm, T63 kaliber 105 mm i T64 kaliber 106 mm. Y, zbudowano jedynie pojedynczy prototyp y, wariantu T. 64 na bazie przebudowanego standardowego M75. Ale ostatecznie zrezygnowano z tego pojazdu, jako że zakończono produkcję M75. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o warianty specjalistyczne. Co ciekawe, transportery opancerzone M75 zdążyły wziąć udział. W wojnie koreańskiej, kiedy to zostały wysłane na Półwysep Koreański latem 1953. Pojazdy ogólnie sprawdziły się bardzo dobrze, ale głównie jako wozy dostarczające zaopatrzenie do różnych posterunków oraz do ewakuacji rannych, szczególnie tam, gdzie amerykańskie oddziały walczyły w, pe pe w pewnej izolacji od pozostałych i formacji gdzie ewakuacja rannych była możliwa jedynie za pomocą pojazdów opancerzonych. A więc doświadczenia bojowe, jak i testy prowadzone w USA dowiodły przydatności tego typu pojazdów. Problemem M-75 były natomiast koszty produkcji i zakupu, wynoszące jak na ówczesne czasy dość dużą sumę, bo 72 tysięcy dolarów amerykańskich. Z tego względu rozpoczęto pracę nad tańszym transporterem opancerzonym. Prace nad nowym transporterem opancerzonym rozpoczęto w zasadzie już 8 listopada 1951, zamawiając 6 prototypów, które miały być zbudowane przez Food Machinery and Chemical Corporation. Cztery pierwsze pojazdy oznaczone jako T59 napędzane były rzędową szóstką GMC model 302 o mocy 146 koni mechanicznych. Silnik ten wykorzystywany był również w ciężarówkach M135 o napędzie 6x6. Ostatnie dwa prototypy oznaczone jako T59A1 napędzane miały być silnikiem V8 Cadillac model 331, który generował moc 192 koni mechanicznych. W obu wersjach silniki współpracowały z przekładnią Hydramatic stosowaną w ciężarówkach, oczywiście stosowano różne warianty tej przekładni. Co ciekawe, w obu wypadkach każdy z pojazdów wyposażony był w dwa silniki. A te umieszczone były nie z przodu kadłuba, lecz w jego bocznych sponsonach. Także tu mamy przekrój pojazdu. Zauważcie, nie ma silnika w przedniej części kadłuba. Silniki znajdują się w sponsonach nadgąsienicowych po bokach kadłuba. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo nietypowe. Takie rozwiązanie pozwalało na wygospodarowanie również bardzo dużej przestrzeni użytkowej w kadłubie. Wracając na chwilę do silników, jako że pojazd miał po dwie sztuki, warto wspomnieć, że w takim układzie T59 miał napęd o łącznej mocy 292 koni mechanicznych. Zaś T59E1 miał napęd generujący 384 koni mechaniczne. Tutaj rzut górny, i możecie zobaczyć tutaj na górze, zdjęcie, na górze rysunku w zasadzie właśnie gdzie znajdował się silnik. To jest akurat wariant T59. A z przodu kadłuba, przed stanowiskami załogi, znajdowała się przekładnia. Wały napędowe do przekładni również były poprowadzone w półkach nadgąsienicowych. No, nietypowa konstrukcja, bardzo ciekawa. Dziś, oczywiście, takie rozwiązania mogą być stosowane, jeżeli mówimy o jakiejś praktyczności. Tego typu rozwiązań tylko w wypadku napędów hybrydowych, gdzie silnik spalinowy jest jedynie generatorem energii elektrycznej i nie jest bezpośrednio w żaden sposób połączony z przekładnią, która jest w tym wypadku silnikiem elektrycznym, akurat. Pojazd był zdolny również do pokonywania przeszkód wodnych metodą pływania. W wodzie napęd zapewniał ruch gąsienic. W wypadku T59 maksymalna prędkość w wodzie to 6 km na godzinę, zaś T59E1 to 8 km na godzinę. Na lądzie oba warianty osiągały prędkość około 51 km na godzinę. Zastosowano zawieszenie na drążkach skrętnych. Sam układ bieżny z gąsienicami T91E3 stosowany był również w transporterach opancerzonych M75 bo zdarzały się takie warianty oraz przede wszystkim w czołgach lekkich M41 tutaj widzimy właśnie jedno gąsienice typowe dla czołgów M41 właśnie skorupa pojazdu spawana była z walcowanych płyt ze stali pancernej o grubości od 15 i 87 mm z przodu na burtach i z tyłu oraz 9,52 mm na stropie, a także płyty o grubości 25,4 mm tworzącej dno kadłuba, co zapewniało dobrą ochronę przeciwminową jak na owe czasy. Stanowiska kierowcy i dowódcy znajdują się w przedniej części kadłuba, obok siebie. Po lewej stronie kierowca, po prawej dowódca. Dowódca dysponuje kopułą lub, jak to woli, wieżyczką obserwacyjną wraz ze stanowiskiem karabinu maszynowego. Za nimi znajdował się przedział transportowy dla drużyny piechoty liczącej 10 żołnierzy. Pamiętajmy, jak już wspominałem, że w tym okresie doszło do zmian organizacyjnych w US Army, były różne testowane, eksperymentalne właśnie organizacje choćby drużyn piechoty. Jak już wspominałem, jak widzieliśmy na poprzedniej fotografii, dostęp do przedziału transportowego od tyłu zapewniała duża, opuszczana hydraulicznie rampa. Co ciekawe, do wnętrza transportera po złożeniu siedzeń desantu można było wjechać lekkim samochodem terenowym 4x4, takim jak Jeep Willys. Na wozach testowano również i zaadoptowano dla wozów późniejszej serii produkcyjnej również wieżyczkę dowódcy typu M13 z zainstalowanym wewnątrz wielkokalibrowym karabinem maszynowym M2 kaliber 12,7 mm. To rozwiązanie pozwalało na prowadzenie precyzyjnego strzału nawet na dość duże odległości dzięki optyce wieżyczki, a dowódca pozostawał w pełni chroniony pancerzem. Do tego możliwe było przeładowanie karabinu maszynowego zapasem amunicji wewnątrz pojazdu bez potrzeby jego opuszczania. Tutaj widzimy wnętrze tej wieżyczki, przyrządy optyczne, rozmieszczenie karabinu maszynowego. Rękaw, który podaje taśmę z amunicją. Także to tak wygląda. Oczywiście wieżyczka posiada napędy, także może być dosyć szybko i sprawnie obracana. Tak to wygląda. Natomiast tak wygląda samo stanowisko dowódcy, widziane z perspektywy żołnierzy siedzących w przydziale desantowym. I zauważcie, że dowódca siedział tak jakby okrakiem nad amunicją, bo na wprost i pod jego siedziskiem znajduje się zasobnik na amunicję dla karabinu maszynowego. Także tego typu rozwiązanie miały późne M59. Eksperymentowano również z innymi stanowiskami e, uzbrojenia. Tutaj jeszcze mamy zwierzyczką M13. Natomiast eksperymentowano również z e, zdalnie sterowanym stanowiskiem karabinu maszynowego, jeżeli można tak określić dla dowódcy, ale ostatecznie z tego rozwiązania zrezygnowano i go nie przyjęto do uzbrojenia. Ostatecznie 24 maja 1953 do służby przyjęto wariant T59 jako transporter opancerzony M59. Pierwsze egzemplarze dostarczono już w sierpniu 1953, a łącznie do roku 1960 korporacja FMC wyprodukowała 6300 tych pojazdów. Na bazie M59 opracowano również warianty specjalistyczne, przede wszystkim samobieżne moździerze. Były to e, po kolei T82 kalibru 81 mm, T83 kalibru 105 mm i T84 kalibru 106 mm. W toku prac zdecydowano się zarzucić pracę nad wariantami T82 i T83 i skoncentrowano się jedynie na wariancie T84. Także tutaj mamy właśnie T-84 widoczny. A muszę przeprosić, akurat tu się wkradł błąd. Jest to zła fotografia. To jest jeszcze na M-75 wcześniej omawiany e, moździerz. E, natomiast T-84 wyglądał w ten sposób. E, czyli jak widzimy e, mamy tutaj e, podnoszony strop nad przedziałem bojowym oraz opuszczaną rampę. Czyli wygląda to tak. T84 został przyjęty do służby 25 listopada 1955 jako moździerz samobieżny M84. Produkcja rozpoczęła się w roku 1957. Pojazd ten posiadał sześcioosobową załogę, na którą składali się dowódca, kierowca, działonowy, ładowniczy i dwóch amunicyjnych. Wóz przewoził 88 granatów moździerzowych kalibru 106 mm. Pojazd był cięższy od M59, o jakieś dwie tony. Nadal natomiast zdolny był do pływania, ale musiał być do tego lepiej przygotowany poprzez instalację rur doprowadzających powietrze do silników i odprowadzających spaliny. Podobnie jak M59 późniejszych serii produkcyjnych, M84 otrzymały do samoobrony wieżyczkę M13 z karabinem maszynowym, to było widać na wcześniejszej fotografii. Na bazie M59 powstał m.in. również eksperymentalny niszczyciel czołgów uzbrojony we francuskie przeciwpancerne pociski kierowane SS-10 i SS-11, ale nie został on przyjęty do uzbrojenia. Także tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie ten niszczyciel czołgów. Ogólnie M59 był bardzo lubiany przez żołnierzy i Instytucją, jaką jest US Army, ogólnie. Choć eksploatacja ujawniła pewne niedociągnięcia, jak napęd, który był zbyt słaby dla tego pojazdu, bo bazował na rozwiązaniach komercyjnych. I tutaj pewna nauczka także dla nas wszystkich, bo często spotykam się z takim argumentem, dlaczego nie zastosujemy cywilnych silników w pojazdach wojskowych. No, to jest właśnie jeden z takich przykładów, gdzie zastosowano rozwiązania cywilne. Które się po prostu no, nie za bardzo sprawdzały, nie miały odpowiedniej mocy, żywotności i tym podobnych parametrów. A w wypadku M59, co było szczególnie odczuwalne, był właśnie ten brak mocy, szczególnie w wypadku cięższego moździerza samobieżnego M84, którego prędkość maksymalna zmalała do 43 km na godzinę na lądzie i 5 km na godzinę w wodzie. Korporacja FMC proponowała modernizację, ale w tym okresie US Army oczekiwała już nowego pojazdu, który miał zastąpić zarówno M59, jak i M75, czyli przyszłego M113. Na zakończenie jeszcze o wariancie transportera M75, który miał być jego tańszą wersją. Był to wóz oznaczony jako T73, którego cena miała być zredukowana poprzez zastosowanie tańszej wersji silnika Continental AO8954 oraz przykładnie Allison XT500. Przeprojektowano również skorupę kadłuba, upraszczając ją i obniżając sylwetkę. Wóz też zyskał na proporcjach, które są dużo lepsze. W stropie kadłuba desant otrzymał jeden duży włas z dwiema odchylanymi na bok pokrywami, a z tyłu pojedyncze drzwi zamiast dwóch. T73 był też nieco bardziej mobilny od T59 i T59E1, ale nie miał zdolności do pływania. Wraz z przyjęciem do służby T59 jako M59, dalsze prace nad T73 zostały zarzucone. US Army nie była, tak jak już wspominałem, zainteresowana również modernizacją M59. Rozpoczęto pracę nad docelowym transporterem opancerzonym, który miał zastąpić wszystkie te konstrukcje, zarówno produkowane seryjnie, jak i te eksperymentalne. Dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był ciekawy, choć tak naprawdę zaprezentował zaledwie niewielki ułamek tej historii. Mnogość różnego typu opancerzonych pojazdów bojowych oraz pojazdów logistycznych, specjalistycznych, także tych atrakcji gąsienicowej opracowanych w USA jest tak duża że nie sposób ująć wszystkie te konstrukcje w tego typu materiale. byłby po prostu zbyt długi. Także to by było na tyle w dzisiejszym materiale życzę wszystkim udanego dnia lub spokojnej nocy, zależnie od tego, kiedy oglądacie ten materiał. A my słyszymy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję już wkrótce czołem.